Hej, ja jestem Sarge i witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Unravel. No i przejdziemy sobie dzisiaj czwarty poziom w grze. Etap o nazwie Górska Wędrówka, więc najwyraźniej będziemy mieli okazję teraz trochę pochodzić po górach i przy okazji znowu poznać wspomnienia tych dzieci i prawdopodobnie ich mamy, którzy właśnie tutaj najwyraźniej wybierali się niejednokrotnie w góry, żeby je trochę pozwiedzać. No i coraz bardziej już otwierdzam się w przekonaniu, że ta starsza pani z początku gry, którą widzieliśmy na tym pierwszym filmie przerwnikowym, to właśnie jest mama tych dzieci. A to dlatego, że na tych zdjęciach często jednak widzimy taką trochę młodszą kobietę, a nie właśnie starszą panią. Więc po prostu ta mama już od tamtych wydarzeń, z tych zdjęć minęło sporo lat. Ta mama już też się zrobiła starsza, dzieci również. Najwyraźniej do pewnego stopnia zapomniały o swojej mamie, a przynajmniej ona odczuwa po prostu tą samotność. Zobaczymy jak to się jeszcze rozwinie z czasem, ale bardzo fajne wartości ta gra przedstawia. Ja już o tym chyba wspominałem, ale na pewno twórcy tutaj chcieli nam coś przekazać tą swoją historią, że nie wolno zapominać o swoich rodzicach, kiedy już dorośniemy. No bo przecież tyle, ile oni zawsze poświęcili nam przez całe swoje życie, to każdy z nas powinien to doceniać i o tym pamiętać zawsze, niezależnie od wszystkiego. Ja wiem oczywiście, że są różne sytuacje, nie każdy może być może tak powiedzieć, ale wiecie co mam na myśli. I proszę, gdzie my tutaj wpadliśmy? Okej, jednak wychodzimy na powierzchnię. Wow! Ojejku! Mało brakowało, kurczę, abym... Jasny gwintek, mało brakowało, naprawdę. Czekajcie, bym wpadł do tej wody. Ale kojarzę, bo to jest scena ze zwiastuna gry. Ze zwiastuna, który zresztą... Jego urywki... Wow! Urywki tego zwiastuna są wykorzystane tutaj u mnie w intrze przy okazji. Dobra, mamy pierwszy sekret i lecimy. Czasem ktoś się pyta, jak w moim intrze znajdują się jakieś sceny z dalszych etapów w grze, skoro ja dopiero zaczynam przygodę z daną grą. No, wytłumaczenie jest bardzo proste. Ja oczywiście w intrach bardzo często wykorzystuję po prostu fragmenty oficjalnych zwiastunów udostępnianych przez dewelopera, przez wydawcę. I stąd właśnie się pojawiają te fragmenty z dalszych etapów gry po prostu. Nie jest to jakieś duże zaskoczenie, myślę. Czemu nie mogę tutaj tego przywiązać? Dziwne. No dobra, idźmy. O Jezu! Orzesz mordę. A, teraz dopiero, dobra. Uciekaj, uciekaj! Orzesz, kurczę, jak się przestraszyłem tego zwierzątka. Dobra, tutaj chyba jesteśmy w miarę bezpieczni. Wow, naprawdę. Nawet się pojawiło to zwierzątko na właśnie zwiastunie i wykorzystałem to w intrze. No ale oczywiście nie wiedziałem, kiedy się to pojawi. W ogóle kojarzy mi się to zwierzątko ze świstakiem, nie wiem jak wam. Dajcie znać w komentarzach, czy też tak sądzicie, że to jest świstak właśnie. Tam na górze też widziałem... Proszę bardzo, kolejny sekrecik, więc spróbujmy sobie to zgarnąć. Ależ kurde, tak nagle wyskoczył. Przestraszyłem się, jakbym grał kurde w jakiś horror, a nie w platformówkę. Dobra. No ale to jest to, co mówiłem, że tutaj... O kurde, że tutaj zagrożenie będzie stanowić fauna i flora. Że często pewnie będzie nam... Że często nam przyjdzie uciekać przed jakimiś zwierzętami, faktycznie. Ja ciągle się obawiam tych ptaków. Ojejku. Znowu tu go mamy.
to daje? A, tak myślałem właśnie. Patrzcie. Kurczę, do pewnego stopnia aż mi szkoda teraz tego świstaczka, że tak go nastraszyliśmy. No ale przynajmniej mogliśmy teraz to zabrać. Pewnie za chwilę to wykorzystamy, bo tu już słyszę wodę. No okej. Będziemy mogli sobie przepłynąć. Taka prowizoryczna łódka dla naszego Jarniego. Bardzo fajna sprawa. Kurczę, i co, mogę teraz płynąć, czy nie? A, czekajcie. Wow! Mogę się przywiązać, mogę się przywiązać. W ten sposób i proszę bardzo. Okej. Okay. I tego też się spodziewałem, bo to też było na tym zwiastunie i na moim intrze, zaraz na początku. Czyli widzę, że na zwiastunie sporo wykorzystano właśnie tych fragmentów z tego czwartego poziomu, najwyraźniej. Taka ciekawostka. No dobra, tymczasem lećmy sobie dalej. Oho! Czekajcie. Jak tam się dostać? Czy ja tutaj przypadkiem czegoś nie ominąłem? Chyba nie. A widzicie? Kurczę, takie... Patrzcie, tam na górze coś jest. A, rozumiem już, dobra. Już rozumiem. Tak właśnie mi się skojarzyło, że jakiś kamień będę musiał tam podłożyć. No i może nie do końca jest to kamień, ale... Proszę bardzo, to powinno przeważyć. No bo jak widzę... właśnie takie drewno, które się przechyla pod wpływem ciężaru, to od razu mi się kojarzy motyw z huśtawką z poprzedniego etapu. Może nie z poprzedniego, ale z jednego z poprzednich. I patrzcie, teraz mogę tu wejść i zabrać ten sekrecik i dopiero pójdziemy dalej. Oczywiście nie było to wymagane, żeby przejść dalej, ale skoro już zauważyłem tą znajdźkę i wpadłem na to, jak to można by zebrać, no to czemu by nie? Tylko, że myślałem, że może jakiś kamień właśnie zgubiłem wcześniej, ale trzeba było dostać się po prostu na górę i tyle. No dobra, tutaj trzeba będzie się rozhuśtać najwyraźniej. Przeskoczyć sobie tutaj. A właśnie. To lećmy dalej. Znowu ty! Jejku! Jeszcze! Przeskakujemy ciągle tutaj. Ojej. O kurcze, co mu się stało? Mam nadzieję, że nic mu się nie stało, no bo... Oczywiście, no muszę tutaj jako Jarni przeżyć, ale... Nie życzę źle temu słodkiemu świstakowi, który może nie ma do nas dobrych zamiarów. Wow, tutaj jest jakaś większa zagadka. Tam kurcze, po prawej, po lewej sekrecik był. Na górze... Jakieś wiaderko, zdaje się? No dobra, zaraz pokombinujemy coś. Tutaj można wejść. Okej, ale to chyba nic na razie mi nie da. Dobra, póki co... Widzę, że można dostać się na górę tutaj. Za chwilę się rozejrzymy. O, proszę, mamy kamień. Czekajcie, żeby nie zaplątać się za bardzo tutaj, żeby nie stracić zbyt wiele włóczki. Dobra, już chyba rozumiem, o co chodzi z tym kamieniem, bo tam widziałem też do zaplątania, patrzcie. Tutaj możemy sobie utworzyć most i powinienem móc zdobyć ten sekrecik na górze. Jest to dość logiczne. Czekajcie, teraz żebym to przeskoczył, muszę najpierw wycofać znowu tutaj. I ruszyć tu. Powiem wam, że jak przechodzę sobie ten etap, to od razu mi się przypomina taka gra The Cave. Ja ją kiedyś pokazywałem wam w ramach jednego gameplaya. W ramach serii Testujemy Gry. I zajrzyjcie sobie. To taki starszy mój film już, bo gra The Cave ukazała się jakiś czas już temu. O kurczę, już się zaplątałem.
Gra The Cave ukazała się już jakiś czas temu, ale ona właśnie rozgrywała się w takiej jaskini. To wiadomo, że to jest coś dużo mniejszego niż jaskinia pełnoprawna, ale nasz Jarni jest malutki i dlatego. Tam to się rozgrywało w jaskini i tam się też fajne zagadki wykonywało. Grupką bohaterów tak naprawdę. Trzeba było wykorzystywać ich różne zdolności. I to mi od razu nasuwało skojarzenia z taką serią, która teraz jest już pewnie zapomniana, ale kiedyś była... O kurde, ją obrywałem. Kiedyś była taka seria jak The Lost Vikings i tam się trzema wikingami poruszało. Każdy z nich miał inne umiejętności i te umiejętności trzeba było wykorzystywać w różnych zagadkach. I strasznie miło wspominam właśnie tych wikingów, bo to były świetne gry. Dzisiaj już rzadko kiedy takie gry powstają, ale właśnie ta gra The Cave mocno nasuwała moje skojarzenia z tą serią The Lost Vikings, więc... Mogę to jakoś przerzucić, kurczę, bo rozumiem, że tutaj to muszę przeciągnąć, no bo gdzie indziej. Trzeba tutaj wykorzystać tą fizykę. Ale obawiam się, że to się źle, kurczę... Patrzcie, że to się źle przewróciło i teraz nie będę w stanie tego przerzucić tak, jakbym chciał, bo tak się to nie zmieści. Kurde, no to będzie problem. Chyba muszę wczytać punkt kontrolny i spróbować raz jeszcze, wiecie? O właśnie, w ten sposób. Witam was już z powrotem. Teraz mam nadzieję, że się uda, proszę bardzo. Po prostu można zrobić tak. Twórcy wzięli pod uwagę to, że nie zawsze ta fizyka zachowa się dokładnie tak, jakbyśmy chcieli. To jest naturalne. I dali nam możliwość po prostu użycia takiej specjalnej zdolności. Tylko po co mi to właściwie było? Nie wiem. Dali nam twórcy możliwość użycia takiej specjalnej zdolności. Aha, żeby tutaj się dostać, okej. Takiej specjalnej zdolności, która... Znaczy zdolności, właściwie ciężko tutaj jakąś zdolność mówić o jakiejś zdolności, ale można zrobić coś takiego. Kurde, teraz brakuje mi tej włóczki, wiecie? To jest problem. Można zrobić coś takiego, że przytrzymujecie dół na padzie i... Jeśli gracie na padzie, oczywiście. I wtedy... A, już wiem, najpierw tak i dopiero dołem przejść. Możecie wcisnąć w dół na padzie i wtedy wczytacie od ostatniego punktu kontrolnego sobie. To gra nam pokazywała jeszcze na pierwszym etapie chyba. Czyli po to... Dobra, już rozumiem. Po to jest właśnie to wiaderko, żeby teraz przejść tędy sobie, bo inaczej nam po prostu nie starcza włóczki. Gdyby nie włóczka, to byśmy normalnie byli w stanie od razu tutaj wskoczyć, a tak to niestety nie ma takiej możliwości. To właśnie to, o czym już mówiłem niejednokrotnie, że trzeba często kombinować z tą włóczką, bo ona po prostu się kończy i to jest ważny element rozgrywki. Okej. Tam mamy ptaka. Znowu jakaś zagadka się szykuje chyba. Aha, rozumiem. Dobra. On był na tym. Na tej tutaj gałęzi. I wtedy ona się obniżyła, czyli trzeba jakoś to tutaj postawić, tak? Chociaż tam są te supły. Albo dobra, albo inaczej. Może to będziemy musieli wykorzystać, no bo nie bez powodu też to jest tutaj. Czy dałoby radę jakoś to przeważyć? Teraz zobaczymy. Czekajcie, jakby tutaj to przyciągnąć i jeszcze tutaj. Widzicie? To się automatycznie wtedy nam przejście robi. I teraz do tego. I zrzucić to do wody. O, proszę bardzo. I rzeczywiście. Rzeczywiście o to chodziło i teraz mamy automatycznie dostępne przejście. Super. Bardzo pomysłowe. Tutaj rozwinięcie naszej włóczki. I możemy ruszać w dalszą drogę. Dobra, teraz tutaj... Aha, przeskoczę tędy, spokojnie. No, mało brakowało, kurczę. Teraz na górę. Jeszcze wyżej. Fajne jest też to, że praktycznie każdy etap oferuje jakąś inną muzyczkę. To wręcz zadziwiające, no bo przecież to jest gra od niewielkiego studia.
jakby nie patrzeć. Jednak postarali się o zróżnicowaną i po prostu przepiękną ścieżkę dźwiękową. Wow, 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 wow. Jesteśmy troszkę zbyt ciężcy. No, czemu nie jestem w stanie wyskoczyć? Zablokowałem się, nie. Nie mogę wyjść. Dobra, muszę wczytać punkt kontrolny. I spróbować raz jeszcze, no bo nic innego mi nie pozostaje niestety. Ale trzeba uważać w takim razie, bo tu jest ta torebka. To nie działa tak jak, kurczę, latawiec wcześniej. I patrzcie, teraz byłem w stanie przejść. Wcześniej mi się Jarni po prostu zablokował. To nie działa tak jak latawiec, że możemy sobie... O, tutaj byli przy ognisku. To nie działa tak jak latawiec, że wcześniej sobie mogliśmy również latać do góry. Tylko ta torebka jednorazowa po prostu spadała i mogliśmy nieco poszybować. Jedynie. Dobra, tutaj otwórzmy to. Oj, tylko że muszę, kurde, uważać. Spokojnie, przeczekajmy i utworzy nam się most. Super. Jeszcze zerknijmy, czy tam przypadkiem czegoś nie było w tym miejscu. I rzeczywiście. Mamy kolejny sekret, czwarty albo piąty, zdaje się. I mamy możliwość przejścia. Super. Tu jakiś but. I proszę, wygląda na to, że jest to koniec kolejnego poziomu, bo mamy już odznakę, tym razem motylek, który przed chwilą się zresztą pojawił. Bardzo, bardzo fajny etap, nieco krótszy niż poprzednie trzy, ale strasznie mi się podobał ten motyw ze świstakiem, czy jakiekolwiek to było zwierzątko. Tak jak mówiłem wcześniej, napiszcie w komentarzach, jak myślicie, jakie to było zwierzątko, czy to rzeczywiście świstak, czy może coś innego, bo wiecie, też tak można to różnie interpretować. Każdy może mieć jakiś inny typ tak naprawdę. No i mamy kolejny wpis, górska wędrówka. Niebo jest tutaj w jakiś sposób wyższe. Podmuch tutaj liczy się, czy też powiew tutaj liczy się jak 10. Możemy się tutaj zgubić, ale tak naprawdę nigdy się nie zgubimy, ponieważ jesteśmy w domu. I proszę bardzo, są zdjęcia z tej górskiej wyprawy. I patrzcie, tu jest właśnie prawdopodobnie ta mama tych dzieci, czyli ta starsza pani, którą widzimy, widzieliśmy raczej na początku gry. O, czyżby to był ojciec, a jednocześnie mąż naszej starszej pani? Prawdopodobnie tak. Ale zwróćcie uwagę, że nie widzieliśmy jego twarzy. Tutaj również go mamy. To jest też fajne, że takie tajemnicze. A, i tutaj zgubił buta pewnie on. I tam widzieliśmy jego buta, ale fajne. Tu jest to ognisko. Widzicie? Tak. Kurczę, jak to wiele można zinterpretować z samych zdjęć, bo patrzcie, wcześniej widzieliśmy ojca, tutaj go widzieliśmy w dwóch butach, tutaj już but się zgubił, a tutaj widzimy tego właśnie tatę tych dzieci, już bez buta. I można się automatycznie domyśleć, że tamten but na końcu tego czwartego etapu to właśnie but należący do męża naszej starszej pani. Świetna, świetna sprawa, historia, która opowiada się sama, bez jakichkolwiek słów, bez narracji ze strony gry. To znaczy, narracja jest, ale właśnie bez słów i to mi się strasznie tutaj podoba. No dobra, tak jak mówiłem już wcześniej, na każdy poziom przypada jeden odcinek, więc w tym momencie sobie zakończymy. Zapraszam Was na kolejne materiały, w których będziemy sobie przechodzić kolejne etapy w tej naprawdę świetnej produkcji. Cześć!